poranka dnia na piątek 25 czerwca. Witam serdecznie wszystkich Państwa w dzisiejszy dzień po tym rytuale wspólnym wczorajszym pełni księżycowej zwanej truskawkową. Czuję się ciągle jeszcze jak w transie i dzisiaj będzie dlatego trudno mi po prostu o 9:00 punktualnie wydać ten filmik, ponieważ no jeszcze jestem ciągle pod wpływem tej pełni księżyca i cały czas jeszcze jestem jakby w tym rytuale. Jeszcze się jakby nie obudziłam. Chciałam pokazać Państwu moją świecę, która była cały dzień, cały wieczór i całą noc na tarasie na zewnątrz. I była właśnie tak bezpiecznie tutaj ta świeca w takiej metalowej doniczce z Ikei. I w takim lampionie, w takim, jak to się mówi, latarni, tak? Latarnia. W takiej latarni właśnie, by po prostu nie stał ogień wolny, także zamykam to w takiej latarni, by było bezpieczne. I wystawiam na taras, by się świeciło całą noc. I całą noc teraz wzięłam do domu ten właśnie tą świecę, by pokazać Państwu i zaraz znowu wystawię na zewnątrz. Natomiast to, że jestem dzisiaj w domu, to może świeca się palić cały dzień. Oczywiście jeśli wychodzę z domu na długo, prawda, do pracy, to wtedy gaszę płomień niestety, ale zaraz po powrocie do domu zapalam go ponownie, by przy mojej obecności właśnie ogień się palił cały czas. To, że świeca jest duża, więc potrzebuje na pewno paru dni i paru nocy, aż spłonie. Ale jeśli płonie ta świeca, to jestem jakby w transie takim, cały czas w tym katarzis tego nowiu księżyca, więc dlatego nie mogłam się pozbierać do nagrania tego filmiku karta dnia, ale już wylosowałam dzisiaj kartę dnia dla Państwa i zobaczymy sobie, co jest na dzisiaj, na piątek. Więc zapraszam do karty dnia. Kartą dnia na dziś jest trójka buław. Trójka buław, również nazywana trójką kijów lub trójką pałek. Wygląda ona tak, że pewien człowiek stoi, trzyma jedną buławę już w ręku, tak jakby chciał iść. Tak jakby już chciał zrobić pierwszy krok, jednakże nie robi tego kroku, tylko patrzy właśnie w przyszłość. Patrzy i myśli, planuje zmiany w życiu i czeka też po jakiejś podjętej decyzji, którą podjął właśnie już, czeka właśnie na jakiś rezultat swoich działań, by móc zacząć właśnie jakiś ruch. Także na pewno już planuje kolejne posunięcia. Wymaga też to konkretnych właśnie jakichś tutaj działań, ponieważ nadeszły zmiany. Lecz nie śpieszy się ten człowiek, jak widzimy, stoi jeszcze w miejscu, przypatruje się bardzo dokładnie i myśli bardzo analitycznie i planuje, więc jest ostrożny. Pomimo, że podjął już decyzję, jest jednak ostrożny i jest jeszcze pasywny.
stoi, dwie stopy stoją po prostu na ziemi. Jako karta dnia, kochani, na dzisiaj oznacza karta buław okres wytężonej pracy, ale przy odpowiednim wykorzystaniu swojego czasu. Owszem, można liczyć dzisiaj na znaczne korzyści, sukcesy finansowe, awans. Karta ta wskazuje jednak na rezolutne planowanie, działanie i wcielanie różnego typu pomysłów w życie. Przemyślonych pomysłów. Ponieważ widzimy, że jest ten człowiek właśnie w takim akcie rozmyślania. Jest to optymistyczna karta dla wszystkich tych, którzy chcą właśnie coś zmienić. Już przeszliśmy dużo właśnie różnych tutaj sytuacji z naszymi codziennymi kartami dnia. Podjęliśmy decyzję, byliśmy w dołku, znowu byliśmy optymistyczni, mieliśmy triumfy. Dzisiaj po tych wszystkich turbulencjach i właśnie decyzjach chcemy konkretnie ruszyć naprzód w kierunku nowych planów i nowego jakby tutaj działania, nowej szansy. Nowego projektu. Karta Buław radzi Państwu na dziś, by wykorzystywać swój potencjał. Jedynym ograniczeniem dla człowieka są jednak granice jego wizji. Więc jakieś granice, które jeszcze każą człowiekowi przemyśleć jeszcze raz sprawy dokładnie. I wziąć sprawy w swoje ręce, tak jak wziął właśnie ten człowiek buławę w rękę. Czyli wziąć sprawy w swoje ręce i ruszyć do przodu w nowe. Z optymizmem. Z mobilizacją, z pełnym angażmentem, z pełną wiarą po prostu w lepsze. Jeśli chodzi o uczucia, miłość, relacje, przyszłość relacji, jakiegoś związku, niezależnie jaki to by był, karta mówi o dalszym ciągu takich relacji, czyli kontynuację lub nowy etap. Jeśli podjęliście jakieś decyzje, pokazuje też ta karta na potrzebę zaangażowania się w taki związek, wzięcia sprawy w swoje ręce i ruszenia do przodu, czyli pozytywnego rozwoju spraw. Dla singli może to być sygnał, byś dzisiaj właśnie zaczął z kimś się spotykać. Zaczął szukać, zaczął po prostu właśnie konkretnie jakieś kroki, by kogoś poznać. Weź sprawy w swoje ręce, umów się na randkę, idź na randkę i oczywiście zaplanuj, tak jak tutaj na tej karcie, i idź i zacznij właśnie coś nowego. Jeśli chodzi o życie zawodowe i finanse, mówi również właśnie ta karta, byście nie obawiali się, nie bali wszelkich nowych jakichś pozycji w pracy czy projektów, współpracy z kimś. Jednakże musicie to skrupulatnie właśnie zaplanować. Można liczyć dzisiaj na pozytywne zmiany, na znaczne korzyści w pracy, jeśli takich oczekujecie, na sukcesy, awans,
finansowe korzyści. Jednakże, powtarzam, przy skrupulatnym, dokładnym planowaniu, działaniu z motywacją i wcielaniu różnego typu pomysłów w życie zawodowe. Jeśli dzisiaj otwieracie swoją firmę, planujecie swoją nową firmę, działalność gospodarczą, to tworzycie ją właśnie od podstaw z porządnym, dokładnym planem. Karta ta oznacza również rozwój osobisty, otwarcie się na właśnie nowe szanse, nowe plany, nowy rozwój. Być może dzisiaj uczestniczysz w jakichś szkoleniach, kursach, by po prostu dokształcić się i zacząć nowy, lepszy rozdział w Twoim życiu zawodowym. Także, proszę Państwa, ta karta na pewno jest pozytywna. Oznacza szansę i sukcesy w działaniach, nowe sprawy, nowe właśnie tutaj plany, nabycie nowych umiejętności. Na pewno zapowiada ta karta zmiany i silną potrzebę działania, właśnie wzięcia sprawy w swoje ręce. Często karta też jest sygnałem, że rozpoczyna się właśnie jakiś nowy etap w Państwa życiu, czy mentalnie, emocjonalnie, uczuciowo, psychicznie, czy w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nowa praca, nowy partner, nowe randki, nowe mieszkanie, nowy dom, urodzenie dziecka, nowe awansy, nowe plany zawodowe i tak dalej. Także jest to dzień, dzisiaj, piątek, w którym wiele spraw ma szansę na powodzenie. Dzień pełen radosnych perspektyw. Warto wykorzystać te możliwości, jakie przynosi właśnie ten piątek. I należy wytyczyć jasny kierunek działań. Pokażę jeszcze Państwu karty trzech buław z innych kart tarota. Tarot właśnie światła i cieni. Tutaj karta jest podobna, tylko właśnie wydana w wersji żeńskiej. Kobieta trzyma tutaj taki właśnie deskę do pływania i stoi, to chyba jest nad wodą właśnie przy wschodzie słońca. Trzy buławy są rozżarzone, także to jest też symbol działania. I ta kobieta oczekuje właśnie na jakieś efekty po podjęciu decyzji. Chce iść do przodu, patrzy już w swoją przyszłość. Lub chce popłynąć właśnie na tej desce surfingowej, właśnie w te wody oceanu czy morza, tak? Więc już chce właśnie zrobić jakieś działanie, jakiś krok, jednakże namyśla się jeszcze i planuje. Chcę powiedzieć oczywiście, że buławy są tutaj symbolem szybkiej akcji, energii, namiętności, kreatywności, pożądania, więc na pewno te nowe plany, nowa szansa rozwinie się szybko, żarliwie. Także tempo tej karty jest też szybkie, pomimo że ta osoba jeszcze stoi i się namyśla. Następną kartą jest właśnie ten Sexual Magic Tarot. Tutaj mamy kartę trzech buław. Bardzo romantycznie.
Czyli zdecydowaliśmy się na nowy początek jakiegoś romansu, jakiegoś związku. I właśnie tutaj mamy te pierwsze randki, romantyczne momenty. Być może pierwszy pocałunek, pierwsze jakieś piękne, romantyczne, intymne chwile. Więc podjęliśmy właśnie tutaj decyzję, by być razem, by wspaniale po prostu tutaj spędzać razem czas. I tutaj są właśnie te rozbuchane buławy jako symbol namiętności tego związku. Więc no też Wy podejmijcie właśnie decyzję w Waszym związku, jeśli planujecie jakieś nowe tutaj znajomości, randki, spotkania. Odważcie się przy oczywiście skrupulatnym planowaniu. Także to jest karta na dziś. Serdecznie Państwa pozdrawiam w tym pięknym dniu i chciałam zwrócić uwagę, że energię właśnie tej pełni księżyca, tak zwanego truskawkowego, ciągle jeszcze działają przez parę dni, więc proszę, nie wygasajcie swojej świecy, pozwólcie wypalić się jej do końca. Afirmujcie, powtarzajcie mój rytuał miłości i szczęścia. Czytajcie swoje życzenia ze swojej kartki. Moja kartka też jest tutaj w środku, w tej latarni. Nie widać, ponieważ jest na spodzie. Kartkę włożyłam ze swoimi życzeniami tutaj w środek latarni, na czym postawiłam właśnie tą świecę. Jeszcze włożyłam kamień różowy, kwarcowy, ponieważ to jest też właśnie kamień, który mówi o przyciąganiu miłości. Także, kochani Państwo, jesteśmy cały czas jeszcze pod tym działaniem pełni księżyca. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, pięknych manifestacji miłości i szczęścia. Proszę to powtarzać, nie na mus, tylko z potrzeby serca, z potrzeby duszy, z potrzeby właśnie osobistej. Z radością, z motywacją. Jeśli będziecie Państwo robić takie afirmacje na mus, czyli pod presją, to oczywiście one nie przyniosą żadnych rezultatów. Trzeba po prostu naprawdę to czuć, że się chce robić taką manifestację, że chce się autentycznie połączyć ze wszechświatem. Także proszę właśnie o takie manifestacje szczere z duszy, jakby wypływające z duszy serca, tak? I wypływające z potrzeby duszy i serca, to chciałam powiedzieć. Proszę też o, proszę nie zapomnieć również o lajkach, komentarzach, subskrypcjach mojego kanału i odwiedzinach na moim kanale. Już wkrótce zrobię dla Państwa różne tematy, teraz w weekend, także cieszę się, że spotkamy się na moim kanale. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia już wkrótce.